7 okrążeń, tor na 7 okrążeń jest twój. Jedziesz w prawo, opiszę ci na początku te zakręty, które mamy od zewnętrznej, czyli od szeroko do wewnętrznego szczytu zakrętu. Czyli cały czas tworzymy sobie prostą, możliwie ze wszystkich zakrętów. Wypuszczasz i znowu idziesz do szczytu zakrętu i wypuszczasz szeroko. Kawałek prostej od zewnętrznej. Na prostej hamowanie do prawej, wypuść do prawej i przechodzi w lewy taki drugi łuk. Dokładnie, lewy, lewy, lewy. Musisz go wypuścić troszkę szerzej, żeby zmniejszyć sobie promień skrętu. Od zewnętrznej i przechodzi w prawy podwójny zakręt. Dokładnie, on się cały czas układa w prawą stronę. Z takim delikatnym, dokładnie, spadkiem tutaj. Tu trzeba odjąć gaz. I przechodzi w lewy. Dokładnie. I wypuszczasz szeroko, czyli do prawej krawędzi. I jedziemy kolejne okrążenie, czyli cały czas w lewo się to układa. Dokładnie. Dobrym torem idziesz, czyli od zewnętrznej. Super. I szczyt zakrętu atakujesz. Pyk. I szczyt zakrętu bez gazu, czyli najprostsza fizyka, jaką mamy. Dociążanie, odciążanie. To fajnie czuć w tym samochodzie, bo jest nawet stosunkowo miękki. I jedziemy drugie okrążenie. Śmiało. Bez gazu, dociążony przód pięknie i wypuszczasz szeroko z gazem. I od zewnętrznej. Trójki nie muszę wbić. Nie, do hamowania do prawej. I trzymaj go z prawej. Jeszcze. I teraz dajesz do lewej. Popatrz, jak się fajnie ułoży. Jejku, jak on jest dociążony. Pięknie. Wystarczy tylko delikatnie odejść troszkę szerzej, prawda? Od zewnętrznej znowu. Czyli cały czas szukanie sobie prostej z tych wszystkich zakrętów. I gaz. Tutaj pyk, noga i gaz. Dobrze. Jezus, jak to chodzi. Do lewej. I wypuszczasz szeroko. I jedziemy kolejną krążę. I śmiało. Szeroko. I do wewnętrznej. Pyk, atakujesz. I atakujesz kolejny. Pyk, bez gazu, czekasz i gaz. Jedziemy oczywiście. Skręcasz i gazem. Dokładnie. Przed zakrętem nogę z gazu. I gaz. I trzymasz. Trzyma pięknie. A to dopiero to spadło, to można zrobić. Trochę kasy w niego pompować i ty masz naprawdę taką rakietę. Tylko też kwestia, czego tego samochodu wymagasz, prawda? Czy będziesz nim jeździł na co dzień? Co raczej, proszę cię, nie oszukujmy się. Ludzie kupując taki samochód, po prostu z niego korzystają i bawią się nim. Bo po to on jest. Po to też on jest, dokładnie. Ale dzieci, jak się do szkoły takim samochodem odwozi, to jest. Aż się chce odwozić się. Dokładnie. Cieszę się. Tak. Ja powiem ci, kiedy będziemy zjeżdżać. Jedziemy czwarty. I gaz. Bez gazu skręcasz, czekasz i gaz na wyjściu. Szeroko od zewnętrznej i atakujesz sobie. Na tapek sobie mogę spokojnie wbijać. Możesz, to jest taki ogranicznik, który tak naprawdę już dalej nie puści. Hamowanie i do prawej. I pniesz sobie go ładnie tutaj, tak? Dokładnie. Troszkę spóźnione, trochę za mało sobie odszedłeś i patrz, masz ręce do krzyża. Co prawda nie jest błąd, ale można spokojnie sobie zmniejszyć promień skrętu. Dokładnie. I na okrągło. Szeroko od zewnętrznej i już dajesz do lewej, do szczytu zakrętu i wypuszczasz szeroko. Już wypuszczasz, żeby móc się napędzać. Bardzo fajny tor. Fajnie, że słuchasz. Bardzo fajnie, że słuchasz, co się do ciebie mówi i starasz się właśnie takim torem jechać. Tu nam Ferrari troszkę zepsuło. Mamy piąte. Albo z Ferrari nam może zjedzie zaraz. Od wewnętrznej. Chciałbym przejść. Nie chciałbym tutaj. Dobra. To poczekam. Tak. Nic nie. Znajmniej nic nie ma. Jak cię kręcę. Ha. A ja wirtualnie się ścigam, wiesz, i to jest, tak chciałem zobaczyć. A co, Kolina? Nie, Richard Benz. A, Benz. No, o, i fajnie. Wicemistrzem Polski, teraz w iRacing. Ale super, a jesteś z Krakowa? Z Nysy. Z Nysy. Bo tu mój kolega taki niepełnosprawny na wózku, Oskar Langner, się ścigał też. Też? Tak, dokładnie. Liczysz kółka w razie czego? Liczę, oczywiście. W takim delikatnym. Jeszcze dwa. Do prawej. Dokładnie. I śmiało. No, on już sobie tam dołoży troszkę mocniej. Lewo jedziemy. Dokładnie, całkiem. Szeroko i do szczytu. I przechodzisz sobie w prawy bez gazu, dociążony przód. I jest gaz. Fajnie się można w to auto wiedzieć, nie? Mamy szóste okrążenie. Fajnie, jak się kogoś słucha, kto ma pojęcie. Ja tu mogę zamknąć oczy i dyktować, jak chcesz. Robiliśmy z chłopakami tutaj, z instruktorami taki test. I tak sobie jechaliśmy faktycznie. No ale wy tutaj macie, Jezus, setki, nie?
O Boże, tysiące okrążeń przejechanych już tutaj, tysiące. Idę prawo. A to dopiero 2 lata. Funkcjonuje motoparku tutaj. Tak. Nieśmiało. Szeroko od zewnętrznej, szczyt zakrętu, czyli środeczek, nie dokręcaj bardziej i wypuszczasz. I już ostatnie koniec? Czy jeszcze jedno jedziemy. No i śmiało, śmiało. No tutaj jest fajnie dociążone. No gaz, gazu, już skręć. Tak, bez gazu i daj do prawej. I gazem. I do wewnętrznej. Ja pierdzie. No i super. I gazem, śmiało, śmiało. Idziesz, 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 idziesz. Hamowanie mocno i do prawej. Ale się pięknie składa. Dokładnie, tak jak w Ryśku, jak grasz, hamowanie możliwie na prostej. Bo najbardziej skuteczne to wszystko fajnie jest odwzorowane właśnie w tych grach. Tak, bo to jest symulator, to jest naprawdę piękna rzecz. Dobra, tutaj gościa weźmiemy od wewnętrznej. Bo my i tak będziemy zjeżdżać. I śmiało. I do depo, na prosto. Dobrze, to już hamować. Pyk. Ależ pięknie. I hamowanie. Jezu! Możesz sobie tu powiedzieć. Jezu! Ja pierdzie. Ale bym nagrywa się, nie? Więc nie mogę tak mówić. Wyłączamy. Wyłączamy. 7 okrążeń, tor na 7 okrążeń jest twój. Jedziesz w prawo, opiszę ci na początku te zakręty, które mamy od zewnętrznej, czyli od szeroko do wewnętrznej, do szczytu zakrętu. Czyli cały czas tworzymy sobie prostą, możliwie ze wszystkich zakrętów. Wypuszczasz i znowu idziesz do szczytu zakrętu i wypuszczasz szeroko. Kawałek prostej, od zewnętrznej. Na prostej hamowanie, do prawej, wypuść do prawej i przechodzi w lewy taki drugi łuk. Dokładnie, lewy. Musisz go wypuścić troszkę szerzej, żeby zmniejszyć sobie promień skrętu. Od zewnętrznej i przechodzi w prawy podwójny zakręt. Dokładnie, on się cały czas układa w prawą stronę. Z takim delikatnym, dokładnie, spadkiem tutaj. Tu trzeba odjąć gaz. I przechodzi w lewy. Dokładnie. I wypuszczasz szeroko, czyli do prawej krawędzi. I jedziemy kolejne okrążenie, czyli cały czas w lewo się to układa. Dokładnie. Dobrym torem idziesz, czyli od zewnętrznej. Super. I szczyt zakrętu atakujesz. Pyk. I szczyt zakrętu bez gazu, czyli najprostsza fizyka, jaką mamy. Dociążanie, odciążanie. To fajnie czuć w tym samochodzie, bo jest nawet stosunkowo miękki. I jedziemy drugie okrążenie. Śmiało. Bez gazu, dociążony przód pięknie i wypuszczasz szeroko z gazem. I od zewnętrznej. Trójki nie muszę wbić. Nie, do hamowania do prawej. I trzymaj go z prawej. Jeszcze. I teraz dajesz do lewej. Popatrz, jak się fajnie ułoży. Jejku, jak on jest dociążony. Pięknie. Wystarczy tylko delikatnie odejść troszkę szerzej, prawda? Od zewnętrznej znowu. Czyli cały czas szukanie sobie prostej z tych wszystkich zakrętów. I gaz. Tutaj tak, noga i gaz. Dobrze. Jezus, jak to chodzi. Do lewej. I wypuszczasz szeroko. I jedziemy kolejną krążę. I śmiało. Szeroko. I do wewnętrznej. Pyk. Atakujesz. I atakujesz kolejny. Pyk. Bez gazu. Czekasz. Nic. Jedziemy oczywiście. Skręcasz. I gazem. Dokładnie. Przed zakrętem nogę z gazu. I gaz. I trzymasz. Trzyma pięknie. A to dopiero to sparu, to można zrobić. Trochę kasy w niego pompować i ty masz naprawdę taką rakietę. Tylko też kwestia, czego tego samochodu wymagasz, prawda? Czy będziesz nim jeździł na co dzień? Co raczej, proszę cię, nie oszukujmy się. Ludzie, kupując taki samochód, po prostu z niego korzystają i bawią się nim. Bo po to on jest. Po to też on jest, dokładnie. Ale dzieci, jak się do szkoły takim samochodem odwozi, to jest. Aż się chce odwozić. Dokładnie. Cieszę się. Tak. Ja powiem ci, kiedy będziemy zjeżdżać. Jedziemy czwarty. I gaz. Bez gazu skręcasz, czekasz i gaz na wyjściu. Szeroko od zewnętrznej i atakujesz sobie. Szczyt zakrętu. Na te apeksy mogę spokojnie wbijać. Bo, się to jest taki ogranicznik, który tak naprawdę już dalej nie pójdzie. Hamowanie i do prawej. I pniesz sobie go ładnie tutaj. Tak, dokładnie. Troszkę spóźnione, trochę za mało sobie odszedłeś. I patrz, masz ręce do krzyża. Co prawda nie jest błąd, ale można spokojnie sobie zmniejszyć promień skrętu. Dokładnie. I na okrągło. Szeroko od zewnętrznej. I już dajesz do lewej, do szczytu zakrętu. I wypuszczasz szeroko. Już wypuszczasz. Żeby móc się napędzać. Bardzo fajny tor. Fajnie, że słuchasz. Bardzo fajnie, że słuchasz, co się do ciebie mówi. I starasz się właśnie takim torem jechać. Tu nam Ferrari troszkę zepsuło. Mamy piąte. Albo z Ferrari nam może zjedzie zaraz.
od wewnętrznej. Chciałbym przejść. Nie chciałbym tutaj. Dobra. To poczekam. Tak. Nic nie. Znajmniej nic nie ma. Jak cię kręcę. A ja wirtualnie się ścigam, wiesz, i to jest, tak, tak chciałem zobaczyć. A co, Kolina? Nie, Richard Benz. A, Benz. No, o, i fajnie. Wicemistrzem Polski, teraz w iRacing. Ale super, płaski, to, ale... a jesteś z Krakowa? Z Nysy. Z Nysy. Bo tu mój kolega taki niepełnosprawny na wózku, Oskar Langner, się ścigał też. Też? Tak, tak, dokładnie. Liczysz kółka w razie czy nie? Liczę, oczywiście. W takim delikatnym... Jeszcze dwa. Do prawej. Dokładnie. Śmiało. No on już sobie tam dołoży troszkę mocniej. Lewo jedziemy. Jedziemy. Dokładnie, co to? Szeroko i do szczytu. I przechodzisz sobie w prawy bez gazu i dociążony przód. Jest gaz. Fajnie się można w to auto wiedzieć, nie? Mamy szóste okrążenie. Fajnie, jak się kogoś słucha, kto ma pojęcie. Ja tu mogę zamknąć oczy i dyktować, jak chcesz. Robiliśmy z chłopakami tutaj, z instruktorami taki test. I tak sobie jechaliśmy faktycznie. No ale wy tutaj macie, Jezus, setki, nie? O Boże, tysiące okrążeń no, przejechanych właśnie. Już tutaj, tysiące. I do prawa. A to dopiero 2 lata. Funkcjonuje motoparku tutaj, tak. I śmiało. Szeroko od zewnętrznej, szczyt zakrętu, czyli środeczek, nie dokręcaj bardziej i wypuszczasz. I już ostatni koniec? Czy jeszcze jedno jedziemy. No i śmiało. No tutaj jest fajnie dociążony. No gaz, gazu, już skręć. Tak, bez gazu i daj do prawej. I gazem. I do wewnętrznej. Ja pierdzie. No i super. I gazem, śmiało. Idziesz. Hamowanie mocno. I do prawej. Ale on się pięknie składa. Dokładnie, tak jak w Ryśku, jak grasz. Hamowanie możliwie na prostej. Bo najbardziej skuteczne to wszystko fajnie jest wzorowane właśnie w tych grach. Tak, bo to jest symulator, to jest naprawdę piękna rzecz. Dobra, tutaj gościa weźmiemy od wewnętrznej. Bo my i tak będziemy zjeżdżać. I śmiało. I do depo, na prosto. Dobrze, to już hamować. Pyk. Ależ pięknie. I hamowanie. Jezu! Możesz sobie tu powiedzieć. Jezu! Ja pierdzie. Ale bym nagrywa się, nie? Więc nie mogę tak. Włączamy.